Rezydenci Los Angeles mogą już spać spokojnie po tym, jak Nolan Perez znalazł się za kratkami. W poniedziałek rano doszło do sprzeczki między Perezem i jego dziewczyną. Na miejsce została wezwana policja. Perez wziął karabin, wyszedł z mieszkania i wtedy rozpoczął się pościg po autostradzie. Po zjechaniu z autostrady Perez porzucił samochód na osiedlu domków jednorodzinnych. Później był widziany skaczący po dachach domów, dalej trzymając w rękach karabin. Perez znalazł pusty dom i ukrył się w nim. Jednak po tym, jak policja namierzyła go i wrzuciła do środka granat dymny, mężczyzna poddał się i wyszedł na zewnątrz. 9 szkół zostało zamkniętych podczas trwania pościgu. Mieszkańcy odetchnęli, gdy pościg zakończył się i nikt nie został ranny.